Siema Hejos, dzisiaj ma przyjechać klient, obejrzeć kłada, być może, że go kupi. Ja jadę teraz do garażu, będziemy kłady myli, bo dwa będziemy myli, dwa będziemy wystawiali na sprzedaż. Jakie to zobaczycie. No i czekamy na klienta, przyjedzie, kupi, to gramy, nie przyjedzie. No to poczekamy, zobaczymy, może. W każdym razie jesteśmy umówieni i jedziemy z Tomkiem szykować, bo są brudne po ostatniej jeździe i to po prostu taki odcinek. No i jeszcze niespodzianka dla Kuby. Nowy kask oczywiście z Lita. Tymczasem. Co zrobimy z kassą ze sprzedaży? No to na miejscu. Z Tomkiem uzgodnimy. Zobaczymy, co on tam wymyślił. Siema Tomek! Siema, ale ciężka jest. Co robimy? Trzeba się umyć. Siema, co robimy dzisiaj? O, LTZ-a do mycia i na sprzedaż. Łańcucha tu nie trzeba smarować, bo jest wał. Trzeba ją pięknie umyć, normalnie. Ale jest ciężka. Yoshimura, nowe opony. Ciężka jest, a jak? Ale... Słuchaj, masz kaski? Mam. Adaptery? Mam. Mam kask dla Kuby. Elegancko. Elegancko. Słuchaj, a co robimy w ogóle? Co zrobimy z kasą składów? Powiedz. Masz pomysł? Nie mam jeszcze. A ja mam. No. Kurde, Tomek. Zapomniałeś o czymś. O czym? No cebulę trzeba zrobić. Dobra, ładujemy. Ładujemy. Cięższa jest. LTZ-a cięższa od Raptora 250. Ale ładnie wygląda. Niech komuś służy. Ładnie się zdjęcia zrobi po umyciu. Trochę szkoda jej, wiesz? Fajna taka. Bezobsługowa tak naprawdę. Mamy przyczepkę jednoosobową nakłada, czyli dwa razy musimy obrócić. Mam nadzieję, że miejsca wystarczająco zostawiłem. Nie, no wiadomo, spoko, spoko loko. Jedziemy na myjnię bezdotykową. Teraz będzie wielkie pucen. Pucen, my nie mamy tu blisko. A ja kask wziąłem dla Kuby, Tomek, wiesz? Ja wszystkie. A tym wszystkie. No to przegląd kasków zrobimy, Lita. I jesteśmy. Szuruburu, szuruburu. Ciekawe, jak tam klient, jak przyjedzie. Kupi, nie kupi. Wziąłem smar do, wiesz, do tego drugiego kłada na łańcuch. Tomek, a jaka cena za niego? Ile daliśmy? Koło dychy. Koło dychy widzisz. Tomek, a żal ci tej LTZ-y? Trochę ci żal, nie? A co, byś pojeździł, nie? Patrz, gdzie Felt tu jest, ła. Lecimy z myciem. Kuba w szkole, a my zajmujemy się kładami. No i czyli jest piękna LTZ-a. Tomek, od razu tu zdjęcia zrób na sprzedaż. Bo tam nie ma warunków. Wiesz? A tu to jest coś pięknego, po prostu. LTZ. Poczekaj, przyjdę. A to sam on, co go mył. Yeah.
Dobra, lecimy po następny sprzęt. Sławas do mnie dzwonił na 16, mówi, żebym do niego podjechał. Bo słuchajcie, mamy nowy projekt, ale to się dowiecie wkrótce, nie? Być może, że się uda. No, zobaczysz, projekt Cross Enduro, no. Mamy nowy projekt. Sławas i Bleku coś wymyślili. Czekajcie, wkrótce się okaże. Jeżeli nam wypali, no to dowiecie się więcej. Dobra, pakujemy dziada. Pakujemy go. Pakujemy. Ty, a gdzie Kuba? Kto nie przyjechał? W szkole, jemy. Kurwa. Tam jednak, którzy pracują. Nie, Tomek. A my tej... A my tej, jak tylko ubraliśmy się w litan, to nie musimy pracować, chłopie. Absolutnie. Endurowcy ma... Zapierdala, że pójdzie do roboty i wypłaty nie ma. No właśnie, inflacja tak napierdziela, że pójdzie do roboty i wypłaty nie ma. Po co robić? A my nie mamy problemów, Tomek. Ja zaraz wejdę ci pomogę, a poczekaj. Co robić, a wypłaty i tak nie ma, bo inflacja zeżarła. Bo inflacja zeżarła, no tak, no. Możemy to zawdzięczać, nie? Temu, komu? Jest taki jeden, taki w banku centralnym, wiesz? On ma takie fajne fantazje, wizje, nie? Kuźwa. Ten to jest model, nie? Ja pierdolę. Co on wpierdala, powiedz, nie? Co on karmę, gra? Karmę od pokocie. Po kocie, karmę po kocie, kurwa, od Jarka. Skubany. Pyda jedna. Mówiłem mu, nie bądź pyda. I gotowe. O, ale ładnie go wypucen zrobiłeś. Pucen, pucen. Pucen, pucen. A co to was wymyślił? No nie wiem, no pojadę to zobaczymy, nie? Tego jeszcze nie wiem. On jest w domu. A bo on nie wie, że my razem pewnie jesteśmy. Wie! Aha. Wie. A może nie wie. Fajna, biała LTZ-a 250, jakby kto pytał. Na oryginalnym malowaniu, wszystko w oryginale. Nic nie grzebane. Tyle w temacie. I zaraz poleci na OLX-a. Go! Lecimy po następnego. I widzisz, jak to fajnie i przyjemnie. No, przyjechaliśmy. Teraz pakujemy drugiego kłada. I powtórka. Jedziemy go myć. Słuchajcie, kto pierwszy, ten lepszy. Można przed sprzedażą OLX. Słuchajcie, Tomek mówi, że nie opłaca się robić, bo inflacja zeżre nam wszystko. Czyli co, no lepiej jeździć kładami, crossami, nie? Ale zauważyłem, że spodobało wam się, jak na ściga wyjechałem. Czyli ścigacz... O, Frajtek mówi, że mamy najtańsze paliwo w Europie, to jeździ. Gdzie na świecie? To tylko jeździ. Gdzie? Tylko w Jemenie mają. Tańsze. Tu nawet Arabówcy mają. O, Frajtek. O, Frajtek. Yo, jest! LTZ-a będzie palona od... Piękna. Piękna i powabna. Jak to LTZ-y? Piękne i powabne. I nasz gwóźdź programu do mycia następne. Co idzie? Czekajcie, jeszcze mamy fajną robotę. A mianowicie, dynks, 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 tada, mamy smarnowa bajka do łańcucha i mamy kask dla Kuby, zlita, świeża dostawa, świeża paczka. Wynikła awaria mała, ktoś tutaj tak nieudolnie połączył kabelki, że coś na styku przy... Nie? Przy klemie coś jest nie tak, nie? Na styku nie chce nic zadziałać. Na styku nie chce nic zadziałać. Coś tu się odjebało. Coś się odwaliło. Przyjedzie Bienias, to zrobi. Link mamy. Link do Bieniasa mamy. Kuba da link, to będzie. Będzie. Raptora 250 nie sprzedajemy. Nie.
druga. Tu jest, tu masz ten Tomek Smart do garażu. Z niepewności nie będziemy widzów trzymać. O, Tomek ma tu tak naprawdę specjalistyczne narzędzia, noże specjalne. Od razu w tym odcinku pokażę wam, jak montujemy na kamerkę właśnie GoPro uchwyty. Jest dużo. Nie, nic nie dołożyli. To jest licznik dla Kuby. Enduro. No po ludzi był. No to co? Czekamy na objawienia. I jest. Lit. Piękny. Piękny. I tu przyjdzie właśnie... patrz, on ma inny niż nasz. Kuba będzie w szoku normalnie. To nie winny, no. Inny. Tylko ten jest twój. O majster, jak zawsze musiałeś coś popsuć mi. No to się wpina. A to czemu masz wypięty? Bo to od tych... I o pieprz chcesz dostać. Od tych turbulencji na czym? Na czym? No wraca. To mi teraz go napraw. Majster. Tomek będzie bulił. Tomek, napraw, bo będzie awantura. Ja ci nie daruję tego, widzisz, kupował nowy kask. Nauczka, nie wolno nikomu już kasku dawać, ja to sobie naprawiłem. I awantura, widzicie, była o kask. Cicho, bo jakiś problem jest. Jaki problem, Tomek? Ma. Masz drzwi? No. No ideolka, ja mam wiertarkę, wiesz? Trzeba przewiercić tutaj. Dynks. Czyli tak, potrzebujemy takie mocowanie GoPro z wysięgnikiem, tak jak tutaj widzicie. Nie te standardowe, które są, tylko po prostu takie przedłużane. To jest jedno i to trafi do, na kask Kuby, czyli na ten. I tutaj jest też, no troszkę inne, ale też z wysięgnikiem, po prostu przedłużane, nie? Nie jest takie krótkie jak w standardzie. I to przyjdzie tu. Tu akurat ideolka pasuje. To przyjdzie tutaj w ten sposób. Z takim czymś jest lepsze. To jest pewno na kierownicę mocowanie, a to jest do daszku. Tak też bym mógł tak naprawdę Kubie zainstalować, ale z kolei by nie było słychać mowy. Czyli jak ktoś sobie pod YouTube'a szykuje, to lepiej sobie zrobić tutaj w ten sposób, nie? Dobra, no to wiercę i montuję. No i wyjeżdża piękny Raptor na pięknej okleinie. Chyba w weekend trzeba będzie go przepalić, wiesz? SM Stickers, polecam te okleiny. Najlepsze, jakie spotkałem. Na hasło Blegopso z dużych macie rabat, minus 5% na wszystkie okleiny. Jest, super kajko do mycia idzie. Dawaj, jedziemy z Raptorem. No i kładzisz, jedzie do mycia. Już daję Tomkowi kamkę. Zrobimy jedno mocowanie kasku. Dobra, pierw idzie dla Kuby. Tomek, na przyszłość, żebyś wiedział, jak to robić. Patrz. W sumie tylko wystarczy przewiercić te. Nie trzeba nigdzie tutaj nic psuć. Tylko w te dwie gwiazdki lecimy. Rozwiercamy je. W każdym kasku będzie inaczej, nie? I tutaj te. I lecimy trytę. Co ta kura tak pieje, powiedz, Tomek? Ty jej jeść nie dałeś dzisiaj, czy jak? Jajka znosi. Jajka znosi, aha. Dobra. Na razie mam lekko ściągnięte. Tu kamera przyjdzie dołem, czyli tu mikrofony będą.
ktoś, kto nagrywa vlogi, czy tam, nie wiem, czy na YouTube'a, czy nawet dla siebie, to po prostu wyłapie ten mikrofon, głos. No i co? I teraz mocno ściągam. Jedno i drugie. Zobacz. Operator, sprawdź. Tu tylko wystarczy uciąć, to sobie w domu już utniesz, nie? No i Kuba ma mocowanie na kamerę, może vlogi nagrywać. Tobie też na szybko zrobię. Jedna zrobiona. Jedna zrobiona. Trwało to 3,5 minuty. Jedna dołem pójdzie, jedna pójdzie górą i ewentualnie, żeby się nie kiwało, albo górą, albo dołem zrobimy. Zobaczymy, w którą stronę się po prostu będzie kiwało. Zobacz, generalnie mogłoby być na jedną nawet, ale zobacz, trochę buja się, no. Czyli jeszcze damy jedną. Od góry, bo ta była od dołu, nie? Ta była od dołu. I teraz damy jeszcze jedną. I Tomek, będziesz mógł piękne vlogi kręcić, wiesz? Powiem ci, ty kręcisz najlepsze vlogi. Wiesz, jakie najlepsze vlogi ci wychodziły? Jak jeździłeś Kajo, pierwsza jazda Kajo. Zrobimy kolejny taki odcinek, gdzieś miał przecież KXD masz. Ciekawe, jak sobie tym poradzisz, co? Dobra, i tu idzie górą. Ściągamy na maksa. Zobacz, zobacz, czy się rusza. I sztywniutko. Sztywniutko. To sobie jeszcze to w domu dociągniesz, obetniesz i co? Mamy 2 lity. Tomek w takim pięknym podkolor cebuli. Tomek... Nie, trwała niecałe 8 minut. Tak jest. Czyli będzie kolejny 8-minutowy odcinek. Elo. Jedziemy my z tego. Tomek tylko zapytał jedno. Drogie plastiki są? Drogie, nie idzie ich dostać nawet. 1500 torówki chyba. Czy 1000 czasza? To ja nie mam. Tomek nie ma, ale dobra, ja ci dam się golnąć. Zrobimy taki odcinek jutro, jak nie będzie padało. I wspólna jazda na mieście, czyli Bleku na ścigaczu, a Tomek na cebuli, na kładzie. Pojeździmy po mieście trochę, pograndzimy trochę, naryczymy trochę wydechami, trzeba trochę, wiecie, rozruszać to miasto, bo jest po prostu, wiecie, takie, no nic tu się nie dzieje po prostu, nie? Absolutnie, nie ma takiej opcji, nic się nie dzieje w tym mieście. Miasto po prostu emerytów. No słuchajcie, my kłady mamy pomyte, poszykowane, czekamy na klienta. Także podsumowując ten odcinek ze sprzedaży kładów, ładujemy to w CB500, zobaczycie, jak to po kolei będzie robione. Na pewno inny silnik wleci i zobaczymy, co z plastikami będzie. Dobra, zwijamy się, słuchajcie, czekajcie dalszej części odcinka następnego. Czyli jutro na pewno nagrywamy ze ścigacza, czyli pierwsza jazda Tomka ścigaczem i jazda po mieście kładu ścigacz. No i czekamy na klienta, nie wiadomo, którego kłada wybierze. Jeżeli się zgodzi, oczywiście odcinek powstanie, jeżeli się nie zgodzi, no to odcinka nie będzie, ale będziecie wiedzieli, że już jest sprzedane. Nara, pejos.